Ekspozycja wytłumaczy Ci, czym jest i jak działa. Cześć, jestem Rafał i witam Cię na moim kanale, gdzie dzielę się swoją wiedzą na temat fotografii. Dzisiaj zajmiemy się podstawą podstaw. Mam jednak nadzieję, że zostaniesz ze mną dłużej i będę mógł przekazać Ci całą swoją wiedzę za pomocą filmów na YouTubie. Według definicji ekspozycja to ilość światła padającego na materiał światłoczuły konieczna dla prawidłowego zrobienia zdjęcia fotograficznego. Wow, hola, stop, powoli, po kolei. Ekspozycja to ilość światła, które dostaje się do aparatu. Można tę wielkość korygować i dostosować zależnie od potrzeb. Cel jest prosty. Chcemy, by nasze zdjęcie nie było zbyt ciemne lub zbyt jasne. Jak to zrobić? W fotografii mamy trzy podstawowe elementy ekspozycji. Są to przysłona, czas naświetlania oraz ISO, które razem tworzą trójkąt ekspozycji. Operując naraz aż trzema zmiennymi, łatwo się pogubić. To zrozumiałe i nie denerwuj się, jeśli nie wychodzi Ci dobieranie idealnych wartości każdego elementu. Trójkąt oznacza, że możemy dowolnie pracować trzema zmiennymi. Możemy ustawić jedną, potem do niej drugą, a następnie trzecią. Obecnie aparaty oferują nam też tryby automatyczne i półautomatyczne, dzięki którym łatwiej jest dobrać odpowiednie parametry. Oczywiście istnieje też legendarny wręcz tryb manualny, w którym o wszystko trzeba zadbać samemu. Tylko po co? Chciałbym, żebyś zrozumiał, że profesjonaliści nie używają tylko trybu manualnego. Ja chętnie korzystam z trybów półautomatycznych i nie będę się tego wstydził. Tryb półautomatyczny oznacza, że ustalam jeden lub dwa parametry na stałe, a trzeci dobierany jest tak, by zdjęcie zostało poprawnie naświetlone. W różnych sytuacjach różne elementy będą kluczowe. Pozostałe mogą dobierać się automatycznie, bo aparat dobierze je poprawnie, a ja zyskam na czasie, kontrolując to, co istotne. Aparat to maszyna. Może się oczywiście pomylić. By zapanować nad ogólnym naświetleniem zdjęcia w trybie półautomatycznym, korzystam z kompensacji ekspozycji. Kompensować znaczy naprawiać. Jeśli aparat ustawi niewłaściwą ekspozycję, czyli zdjęcie będzie zbyt ciemne lub zbyt jasne, ja kompensuję, czyli naprawiam jego błąd, nie wychodząc przy tym z trybu półautomatycznego. Do kompensacji i jej praktycznego wykorzystania jeszcze wrócimy. Oczywiście istnieją sytuacje, gdy przełączam się na tryb manualny, ale jest ich raczej mniej niż więcej. Tryby półautomatyczne dają mi po prostu wystarczającą kontrolę pracy. Podsumowując, ekspozycja to ilość światła, które dostaje się do aparatu i wpływa na to, jak jasne jest zdjęcie. By poprawnie ustawiać ekspozycję, korzystam z zmiany przysłony, zmiany czasu naświetlania lub zmiany ISO oraz zależności między nimi. Korzystam z trybów półautomatycznych, kompensując ekspozycję, jeśli aparat się pomyli, a czasami także z trybu manualnego. To wszystko nadal brzmi być może dość enigmatycznie, bo rozmawiamy o tym w teorii. By łatwiej było Ci zrozumieć cel i działanie przysłony, czasu naświetlania, ISO i kompensacji ekspozycji, nagrałem filmy rozwijające każdy z tych elementów. Tam opowiem o każdym z nich, pokazując ich praktyczne zastosowanie. Jeśli masz pytanie, to stworzyłem dla Ciebie otwartą grupę na Facebooku. Link do niej znajdziesz w opisie filmu. Sprawdź pozostałe filmy na kanale, poszerz swoją wiedzę za darmo, a jeśli podobają Ci się moje materiały, to zapraszam do subskrybowania i oceniania filmu łapką w górę. Do zobaczenia.